ma możliwość uczestniczenia w takich negocjacjach jednej ze spółek Skarbu Państwa, która wykonując covidowe polecenie prezesa Rady Ministrów, pana premiera, zakupiła dużo sprzętu ochrony indywidualnej, maseczki, respiratory, jakieś tam wszystkie te rzeczy. I przepisy mówią, że kancelaria premiera powinna zrefundować wydatek. To są dosyć poważne sumy pieniędzy. I rzeczywiście zastanawiamy się teraz, kancelaria premiera negocjując tą umowę o refundacji, twierdzi, że no tak, ale to może te maski to może były nie do końca takie idealne, albo może nie do końca takie w ogóle doskonałe, a w ogóle to może one były za drogie. Wtedy, jak żeście je kupowali w marcu albo w kwietniu 2020 roku, czyli jak się zaczynał ten słynny COVID, no i dzisiaj my to może mamy inaczej. I wtedy rzeczywiście argumentacja tej spółki Skarbu Państwa jest bardzo ciekawa, bo właśnie dotyczy interesu społecznego. I otworzono stenogramy z Senatu tym razem, gdzie przedstawiciel rządu, uzasadniając treść tego przepisu o rekompensacie, powiedział, nieważne, czy to są dobre maski, czy złe maski, czy jakiś tam dobry sprzęt, czy niedobry sprzęt. Było wykonane polecenie premiera, należy zwrócić pieniądze. Kropka. Po to jest ten przepis. Czyli taki był interes społeczny wtedy, że mieliście działać szybko, nie mieliście się zastanawiać, czy macie działać wolno, czy macie szukać. Dodam tylko, że w tym samym czasie, nie wiem, czy Państwo zaobserwowali taką rzecz, jak przyleciał ten słynny Antonow chyba z tym całym sprzętem, to w tym samym czasie rząd Kanady zamówił dwa takie duże samoloty, co prawda nie te Antonowe, ale też takie duże, ze całym sprzętem medycznym do Kanady. I nie wiem, czy Państwo słyszeli, że one przyleciały puste do Kanady. Okradli ich na lotnisku w Chinach po prostu. Więc to były mniej więcej takie sytuacje, że a tutaj przywieźli. Tak a propos tych maseczek, to się okazuje, że teraz eksperci twierdzą, że one wcale nie są złe, że są dobre. Tylko, że problem polegał na tym, że one nie miały certyfikatu europejskiego. No bo chiński sprzęt nie może mieć certyfikatu europejskiego, tylko normę miał chińską. I ta norma chińska jest inaczej badana niż norma europejska. I teraz się gdzieś to tam wyjaśnia na poziomie ekspertów medycznych, że to rzeczywiście, mimo że to nie ma certyfikatu europejskiego, to właściwie to odpowiada tym normom, o które chodziło. Ale zamieszanie, jak Państwo pewnie słyszeli, było dosyć duże, bo prasa się rozpisywała dość szeroko, że są w ogóle jakieś podróbki, nie wiadomo co. No i w tym tle rzeczywiście chodzi o ten interes społeczny. Co było w interesie społecznym? Zdobyć jak najszybciej sprzęt, jak najwięcej, żeby zabezpieczyć. Zresztą ten sam sprzęt teraz rząd brytyjski chce podobno kupić. Tym razem od naszego rządu, a nasz rząd się podobno zastanawia, czy mu sprzedać, skoro mamy tyle zachorowań. Czy jednak nie potrzymać, więc to są poważne tematy strategiczne do zastanawiania, ale rzeczywiście w interesie społecznym i to zostało podkreślone właśnie w stenogramie Senatu na pytanie jednego z senatorów, przedstawiciel Rady Ministrów wyraźnie określał, jaka jest idea tego przepisu. I ta idea tego przepisu to jest właśnie zaszyfrowany interes społeczny, który bardzo łatwo dzisiaj przy instrumentach informatycznych można sobie odszyfrowywać. O, i do tego Państwa zachęcam, czyli badać, czy organ spełnia przepis, a co ważniejsze, czy jest zgodny z interesem społecznym? I jaki jest interes społeczny? Co ustawodawca chciał osiągnąć, tworząc dany przepis? Po co te przepisy są? Bo muszą być zawsze te dwie przesłanki spełnione, żeby decyzja była prawidłowa i żeby nie była obarczona istotnym błędem. Naruszenie artykułu 7 jest bardzo istotnym błędem. To jest dużo bardziej istotny błąd niż artykuł, czyli złamanie praworządności albo złamanie zasady interesu społecznego, czy dbania o niesprzeczności z interesem społecznym jest istotnym błędem w decyzji administracyjnej. I jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to bardzo proszę, a jeśli nie, to przypominam, że 13, ale mają Państwo pytania. Jedno pytanie tylko. Mówi Pan mecenas o uzasadnieniach, między innymi też o uzasadnieniach ustaw, ale to są de facto uzasadnienia projektów ustaw. Ponieważ funkcjonuje taki system, że de facto do projektu ustawy trzeba dać uzasadnienie, natomiast do ustawy w tej wersji już przegłosowanej w zasadzie tego uzasadnienia nie trzeba. Bywają takie zmiany, które tam odczynią dosyć duże odstępstwo od pierwotnego projektu i tego uzasadnienia jakby
Absolutnie tak. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że ja zwracam Państwa uwagę na stenogramy posiedzeń komisji. Czyli właśnie ten moment, bo rzeczywiście wpływa projekt ustawy do Sejmu, mają Państwo stronę świetną Rządowego Centrum Legislacji, gdzie jest cały proces podawany i są publikowane wszystkie opinie do tego projektu, nawet nie tylko uzasadnienie, ale opinie eksperckie, nie tylko z Biura Analiz Sejmowych, choć przede wszystkim właśnie ekspertów, które uzasadniają poszczególne elementy takiej ustawy. Natomiast i rzeczywiście na końcu, jak już zostanie ona uchwalona i przez Sejm, i przez Senat, i zostanie przekazana do podpisu prezydenta, to nie ma nowego uzasadnienia do tej najnowszej wersji ustawy. Ale wtedy szukamy właśnie w tych stenogramach posiedzeń komisji i sejmowych, i senackich. I tam można zaobserwować te zmiany. I to są o tyle ciekawe, że to są stenogramy, a ostatnio już nawet widziałem stenogramy nawet i załączniki wideo. Ale są stenogramy tekstu. Wszystko, co tam jest mówione, każde słowo, to nie są zwykłe protokoły, tylko jest cały tekst, nawet z takimi komentarzami z boku, z sali, gdzieś tam są wszystko zapisywane, więc pod tym względem i to ma swoją wartość legislacyjną, bo to pokazuje, jaka była intencja ustawodawcy. To czasami na przykład przy sporach o słowa w danym przepisie ma w ogóle kluczowe znaczenie. Bo tu nie chodzi już o nasze odczucie tego przepisu i naszą interpretację, ale sztuka polega na tym, żeby na przykład przed takim sądem administracyjnym wykazać, co ustawodawca miał na myśli. Bo cała nasza zabawa w wydawanie decyzji administracyjnej na podstawie KPA musi dotyczyć tego, że organ musi działać zgodnie z tym, co ustawodawca miał na myśli. Jak to mówią niektórzy profesorowie prawa, ustawodawca wtedy zawsze spał albo w ogóle nie myślał, bo po prostu czekał na obiad. O, to tak. Także jak najbardziej nie sam projekt, nie uzasadnienie projektu tylko, ale właśnie te zmiany, które się dzieją na komisjach. Tam jest w ogóle klucz. Bardzo ciekawe.